Bieg Tropem Wilczym był jednym z kilku wydarzeń, które odbyły się na ziemi łukowskiej w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejnym był koncert kameralnej orkiestry akordeonowej Artis Entemo z Radzynia Podlaskiego. Koncert wyjątkowy, bo poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. I repertuar również wyjątkowy dzisiaj. Pieśni żołnierskie, patriotyczne, jak również muzykę polską, muzykę filmową, nawiązującą do wydarzeń. Że to czas i pora, żeby pamiętać o tych, którzy za wolność naszej ojczyzny przelewali krew, a potem byli nawet pogardzani przez wiele lat, byli wyszydzani i to, co teraz się dzieje, to jest oddanie im należnej czci, należnej pamięci o ich zasługach. Koncert dzisiejszy nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie marszałka województwa lubelskiego. Właśnie z akcji Warto być Polakiem to taki program wspierający wszystkie inicjatywy patriotyczne, które odbywają się na terenie naszego województwa właśnie z pieniędzy promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Kameralna orkiestra akordeonowa Artis Entemo obchodzi w tym roku dziesięciolecie działalności. Zagraliśmy około 250 koncertów, około 50 tysięcy publiczności nas wysłuchała, i COVID nie przeszkodził w tym, że dalej gramy, muzykujemy, koncertujemy w kraju, za granicą. Mamy nagraną swoją płytę na dziesięciolecie, która stanowi już całkiem oddzielny repertuar. Więc Artis Entemo się bardzo rozwinęło, ku mojej radości, szczęściu i dumie. Podczas koncertu akordeoniści zagrali też coś specjalnie dla pań z okazji Dnia Kobiet.